Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Dzisiaj taki mały, krótki filmik odnośnie sprawdzenia jednej rzeczy w odbiorniku Halina model R803, a mianowicie po ostatnich dyskusjach na czacie pod jednym z filmem jeden z użytkowników wspominał, że w tych odbiornikach były montowane głośniki rosyjskie w tym modelu. Tak więc nie będziemy owijać, zbędnie gadać. Otworzymy to radyjko i sprawdzimy, jaki znajduje się w środku głośniczek. Obstawiam, że głośnik z Tonsila, tak więc raczej nic innego tu nie powinno być, ale możemy się przekonać. Tak więc biorę się za rozebranie odbiornika. Wstępnie jakieś te radyjka popakowałem, ale nie zaszkodzi, spokojnie zaraz je otworzyć. Posłużymy się naszą białą podkładką. Tak wygląda to radyjko. Ono jest, powiedzmy, prawie kompletne. Brakuje tylko rączki, bo została w niej złamana. I z tego co pamiętam, to radyjko ma uszkodzony potencjometr głośności. Wyleciała z niego jedna blaszka, która na ślizgaczu tam na ślizgoporowej miała zestyk, przez co po prostu radyjko gra bardzo cicho. No to nie będę opijał, bierzemy się za rozkręcenie tego radyjka. Przy okazji, jak widzicie, mamy okazję przetestować na razie w wersji testowej nowe oświetlenie, które pomoże nam kręcić fajniejsze filmiki lepszej jakości. Położenie lampy jest jeszcze do przedyskutowania. Na chwilę obecną jest zamontowana tutaj do góry na przedłużonym statywie. Tutaj jest śrubka ułamana, tutaj jest cała. Więc zobaczymy, jaki będzie efekt. Ok, mamy śrubeczki wykręcone. Możemy teraz delikatnie otworzyć to radyjko. I słuchajcie, moi drodzy, pierwsze co możemy zobaczyć, to głośnik, który się znajduje tutaj w tym odbiorniku. Pozwólcie, że ja go odepnę, bo nie chcę przewodów wyrwać. Ok, mamy płytę włączoną. W tym odbiorniku jest to, zaznaczam, Eltra Halina R803. Głośniczek jest z Tonsila. Tonsil GD13x2x4, 4-omowy, 2-watowy. Przybliżę, żebyście widzieli. Tak jak wspominałem na czacie, pierwsze słyszę, aby Eltra montowała rosyjski głośniczek, chyba że zdarzyło się, że głośnik się komuś zepsuł i ktoś w celu uruchomienia radyjka zastosował po prostu jakiś inny głośniczek, który mu się uszkodził i przez co zamontował głośnik po prostu rosyjski. Tak więc tutaj w tym przypadku, jak widzicie, głośniczek jest oryginalny, nie jest przekręcany, nie jest ruszany.
jest to głośnik Sonsila, nasz polski, jak również cała reszta elektroniki, no powiedzmy prawie, bo widzę, że kondensatorki na płytce, wiadomo, duże polskie elwy, układ wzmacniacza już nie jest polski, jest TBA 810S. Tu mamy stylaczka polskiego UL 1219, polskie filtry, ale te elektrolity niebieskie już niestety polskie nie są. Są to filtry, kondensatory Leona. Czy mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kondensatorów. Przepraszam, pięć. Pięć kondensatorów jest Leona i jedna Iskra. Kondensatorek. A jak widzicie, tak się prezentuje odbiornik Halina 803 wewnątrz. Płytka w latach 90. wykonana, co by się pokrywało z numerem seryjnym. Tutaj był numer seryjny. Rocznik 91. Tutaj proszę. Co by się pokrywało z tą płytką. Producent widać zastosował takie zmiany, bo część elementów jest tutaj nieosadzona. Prawdopodobnie to była jedna z tych różnic między modelem 802 a 803. Ok, moi drodzy. Zdemontuję aparat i zrobimy parę ujęć z bliska, abyście mogli zobaczyć, co się na tej płytce tutaj znajduje. Tu się znajduje akurat ten wspomniany potencjometr, o którym wspominałem, który jest do wymiany. Ma uszkodzone blaszkę na ślizgaczu, przez co nie ma ze styku i dźwięk jest bardzo cichy. Ok, ściągam aparat i za chwilę wracamy w kolejnym ujęciu przy ujęciach z bliska. Ok, już jesteśmy w ujęciu z ręki. Jak widzicie, radyjko naprawdę na polską myśl techniki bardzo starannie wykonane. Połączenie polskich elementów już widać z niektórymi zachodnimi, ale co tu więcej mówić? Sprzęt działał i na pewno działa do tego momentu, jeżeli wymienimy ten potencjometr tutaj głośności. To jak widzicie, mamy część filtrów, z tego co kojarzę, to jest od zakresu fal krótkich, ponieważ ten odbiornik posiada kilka zakresów fal krótkich. Kondensator strojeniowy powietrzny. Przełącznik zakresów, jeżeli dobrze pamiętam, a sobie z ciekawości zerknę na obudowę, aby Wam dobrze powiedzieć, który przełącznik jest do czego. Tak, zgadza się. Czyli tutaj mamy przełącznik zakresów, czyli UKF, długie, średnie, krótkie. I w momencie przełączenia na krótkie, w tym momencie będzie nam działał ten przełącznik i dzięki temu mamy tutaj aż 7 podzakresów, co by się zgadzało, jest 7 cewek do wyboru. Mamy 13, 16, 19, 25, 31, 41 i 49 metrów. Tutaj na dole ten przełączniczek jest to włącznik radyjka. No i potencjometr głośności. Co tu jeszcze możemy spotkać na tej naszej elektronice? Tutaj mamy prosty układ zasilacza. Transformatorek sieciowy. Wyjście na słuchawkę.
prosty układ stabilizatora na diodzie Zenera z tranzystorkiem. Tak jak wspominałem, pod elwą chowa się układ wzmacniacza. Znany prawie z każdego odbiornika układ UL1219. Prosta głowica UKF. Część filtrów odpowiedzialna za zakres fal długich, średnich. Oczywiście antena ferytowa zakresu fal długich oraz średnich. Okej, moi drodzy, tak tutaj się prezentuje nam wnętrze odbiornika Halina. Ten transfer możemy docisnąć. Montuję aparat na statywie i skręcamy odbiornik. Okej, witam Was w trzecim ujęciu. Pozostało nam jedynie złożyć w tej chwili odbiornik. Najważniejszą rzeczą, którą nam chodziło, jest to, aby sprawdzić, czy głośniczek jest polski. Głośniczek jest polski, więc szanowny kolego, widz naszego kanału, masz tutaj udowodnione, że w odbiorniku Halina R803 były głośniki Tonsilla polskie, nie rosyjskie, chyba że ktoś już ten głośniczek wcześniej zmienił, no to mógł być akurat rosyjski, no ale fabrycznie montowane były polskie głośniki. Bierzemy się za złożenie odbiornika. Przełączajmy sobie wszystkie przełączniczki tak, aby było łatwiej ustawić wszystkie elementy. Weszły nam potencjometry, przełączniki, a widzicie, byliśmy zapomnieli o głośniczku. Radyjko i tak jest przeznaczeniem na części, chyba że naprawdę uprę się i wymienię ten potencjometr, aby to radio ożywić i zdobędę rączkę, chociaż ja już tych radyjek posiadam dosyć dużo. Tak więc tutaj jedno mogę przeznaczyć na części, chociaż jak widzicie, też jest tutaj obudowa uszkodzona, jest wyłamana ta część od śrubunku. Powinno się nam idealnie radyjko spasować. Okej, idealnie się części w środku złożyły. Możemy teraz odbiornik skręcić. Mam nadzieję, że jakość tego nagrania Wam odpowiadała. Jakość doświetlenia. Z
zaznaczam, że jeszcze myślę nad odpowiednim ustawieniem tej lampy, tego panelu diodowego, który tutaj mamy zamontowany u góry. Myślę, żeby go postawić po prostu od tamtej strony na ścianie, na statywie, ewentualnie przymocować pod półką nad generatorem, nad drugim monitorem, aby oświetlało tak lekko pod kątem. No ale to jeszcze jest kwestia przemyślenia. Będę tutaj robił problemów. Zobaczymy. Na razie chcę przetestować możliwości wspomnianej lampy. Ok. Czy mamy odbiornik złożony? Moi drodzy, w takim razie dziękuję za uwagę, że byliście obejrzeć ten króciutki, zaznaczam, filmik ze sprawdzenia jednej rzeczy w tym odbiorniku. Jeżeli Wam się filmik podobał i chcecie, aby kanał się dalej rozwijał, klikajcie w opisy pod filmem, tam są linki do kanałów Patronite, do możliwości kupienia mi kawy. Lubię bardzo kawę, czarną, mocną, ewentualnie z jakimś sokiem. Niebawem rusza forum, prace są już na ukończeniu. Co by tu więcej powiedzieć? Klikajcie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam na kolejny film z odbiornikiem, który niebawem się pojawi. Pozdrawiam.